Panie Karolu, spotykamy się na dzisiejszym wieczorze, który ma na celu promować książkę pana Pawła, nową książkę, czyli Most i Kara. I tutaj trunki staropolskie, nalewki, są partnerem tego wydarzenia. Chciałam spytać o tradycję, w jaki sposób powstają dane nalewki. One powstają w sposób całkowicie ręczny, w sposób domowy, bo taka jest nasza tradycja rodzinna, domowa, bo ja jestem w czwartym pokoleniu robiącym nalewki i staramy się robić te nalewki w sposób bez użycia chemii, z bardzo rzadkich odmian owoców i wszystkie nalewki są leżakowane. Tu mamy przed sobą nalewkę wiśniowo-wykwintną, która jako pierwszy tradycyjny wyrób w Polsce otrzymała godło teraz Polska, dlatego jest na tym flaga. I to jest nalewka z 2007 roku. Nie ma tu... Czyli trochę już leżakowała. Tak. One muszą leżakować lub powinny i nie ma młodszych nalewek niż 3-letnie. A im dłużej leżakują, tym pewnie są smaczniejsze i bardziej wartościowe. No, w większości tak to jest, że dłuższe leżakują w odpowiednich warunkach, czyli w niskiej temperaturze, czyli w piwnicy i w ciemnościach, bo to dobrze wpływa na i barwę, i na smak nalewek. Nalewki, alkohole pomagają w odporności i różne bakterie zwalczają, wirusy również. Czy w czasach tych pandemicznych były częściej kupowane? Oczywiście, że były częściej nalewki, o których oczekiwano zdrowotności. To są nalewka z głogu na przykład, która zapobiega chorobom serca. Głóg to jest taki bardzo specjalny owoc. Nalewka na pędach sosny, czyli w medycynie ludowej słynny syrop pini przy zaziębieniach, osłabieniach, etc., etc. Większość nalewek posiada różnego rodzaju, bym powiedział, prozdrowotne skłonności. Przy czym trzeba powiedzieć, nawet jak nie posiadają, to poprawiają humor, czyli też są prozdrowotne. No tak. A takie najbardziej pomagające w odporności, jakie to są nalewki? Najbardziej pomagające, jeżeli chodzi o to, jest jagoda z jagody kamczackiej. Bardzo teraz taka trendy się stała. Te, które wspomniałem już o pędach sosny, wspomniałem o głogu, nalewka z miszka lekarskiego, mylonego z mleczem, ale mówimy o mniszku, jest bardzo zdrowotna, jak sama nazwa wskazuje. I takie było zainteresowanie większe w czasie pandemii moimi nalewkami. Jeśli chodzi o nalewki, to jakie są tradycyjne polskie nalewki? Jaka nalewka jest najbardziej kojarzona właśnie z tą wytworzoną u nas w Polsce? Najbardziej to są, o dziwo, znaczy nie o dziwo, to są nalewki wiśniowe. Wiśniowe, zresztą polska wiśnia jest absolutnie rewelacyjnym owocem. Jeżeli chodzi o to, to bije, można powiedzieć, na głowę wszystkie owoce południowe, bo ma wspaniałą kwasowość, piękną barwę, dobrze się komponuje z innymi owocami, na przykład ze śliwką, z pomarańczą, ale takim najbardziej tradycyjnymi to są właśnie nalewki wiśniowe, owoc niebywale popularny, bo Polska jest chyba, o ile się nie mylę, drugim producentem wiśni na świecie. Na koniec nie mogę nie zapytać, jaka nalewka jest tradycyjna i najczęściej kupowana przez klientów pana marki? Najczęściej, właśnie jak wspomniałem o wiśniowych, to jest wiśniowa tradycyjna i wiśniowa wykwintna, którą tutaj przed chwilą pokazałem. To są dwie takie nalewki, ale na trzecim miejscu jest nalewka z pigłowca zwyczajnego, która jest lekko wytrawna i kwasowa. Ale prym wiodą stare polskie odmiany polskich wiśni.